Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji europosła Janusza Korwin-Mikkego. Pan prezes odniesie się do odbywającego się w Warszawie szczytu NATO i powie o tym, jak można zapewnić bezpieczeństwo Polakom. I proszę o komentarz. Dziękuję. Proszę Państwa, 20 chyba już parę lat temu byłem zdecydowanym zwolennikiem wstąpienia Polski do NATO. Była wtedy jeszcze Związek Sowiecki chyba, jak nie, to już była taka Rosja w stanie takim, że nie wiadomo było, czy jakaś demokracja tam nie zwycięży, a wtedy byłoby to bardzo antypolskie państwo. No, na szczęście nic się nie stało, natomiast NATO, które wtedy miało być paktem obronnym, z wolna przekształciło się w pakt agresywny i zagraża w tej chwili pokojowi na świecie, trzeba to powiedzieć jasno. To, co się robi w tej chwili, to są nieustanne prowokacje w celu wywołania wojny światowej, którą niektóre kręgi w USA chcą zrobić. Są to kręgi związane z panią Hillarią Clintonową. Jeżeli pani Clintonowa wygra te wybory, to wojna światowa jest bardzo prawdopodobna. Proszę zwrócić uwagę na bardzo silną agresję państw NATO, rosyjskie, amerykańskie statki wojenne, okręty wojenne pływają po Bałtyku, amerykańskie okręty wojenne wpływają na Morze Czarne, Turcja, jako członek NATO, zestrzeliwuje samolot rosyjski, który bierze udział w operacji przeciwko kalifatowi. Prawda? Mamy nieustanny atak przeciwko Rosji. Buduje się bazę, buduje się stację wykrywającą rakiety w Redzikowie, kłamiąc bezczelnie, że jest to przeciwko Iranowi. To szkoda, że nie przeciwko Nowej Zelandii. I proszę Państwa, taka sama stacja ma powstać na Łotwie, co zachwieje, co zachwiewa równowagą nuklearną. Może ja to powtórzę, żeby sprawa była jasna. Pokój utrzymywany jest na świecie od lat, dlatego że istnieje równowaga strachu. Jeżeli Amerykanie zaatakowaliby nuklearnie Rosję, to wystrzelą się rakiety rosyjskie i zniszczą tam spory kawałek Stanów Zjednoczonych. I ponieważ Stany Zjednoczone się tego boją, to nie atakują Rosji. I odwrotnie. Jeżeli jednak dzięki stacjom w Redzikowie i na Łotwie uda się odpowiednio wcześnie wykryć start przeciwrakiet rosyjskich, to amerykańskie przeciwrakiety zdołają je zniszczyć, zanim osiągną terytorium Stanów Zjednoczonych. W związku z czym Ameryka będzie mogła zniszczyć Rosję bez ryzyka, że Rosjanie zniszczą Stany Zjednoczone. Dlatego te bazy zachwiewają równowagę światową i pan Putin się bardzo słusznie boi i twierdzi, że coś z tym trzeba zrobić. Rosjanie się panicznie boją w tej chwili. Są nieustannie atakowani pod nieustannym naciskiem. Proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie nie mają żadnych baz naokoło Stanów Zjednoczonych, w Kanadzie, w Meksyku czy gdziekolwiek. Rosyjskie okręty wojenne nie pływają po Zatoce Meksykańskiej ani po kalifornijskiej. Prawda? Cały czas jest nieustanna agresja NATO przeciwko Rosji i Rosja się boi. Trudno się tego dziwić. A pies przestraszony, zapędzony do kąta potrafi czasami ugryźć. Także ja nie chcę trzeciej wojny światowej i dlatego ostrzegam przed polityką, w której obecny rząd PiSu, wysługując się Amerykanom, jak to ładnie określa, pan Jarosław Sikorski, prawda, wysługując się Amerykanom, będzie pomagał w doprowadzeniu do trzeciej wojny światowej. Bo nie wszyscy Amerykanie chcą wojny, absolutnie ogromna większość Amerykanów wojny nie chce. I są kręgi, które usiłują Amerykę wciągnąć w wojnę i ta nieustanna propaganda polska antyrosyjska znakomicie pomaga tym kręgom w Ameryce namówić Amerykanów do wojny. Zwróćcie uwagę, że Polska jest osamotniona w Wyszehradzie. Wszystkie trzy pozostałe państwa Wyszehradu mają w stosunku do Rosji politykę nieprzyjazną, oczywiście, ale politykę neutralną. Natomiast Polska jako jedyna w Wyszehradzie ma politykę pryncypialnie zupełnie bezsensownie antyrosyjską. Pomijam takie drobiazgi jak sankcje, prawda, które szkodzą obydwu stronom, to chyba nie muszę tego wyjaśniać. Także, proszę Państwa, polityka rządu jest absolutnie błędna i tu nie chodzi o sankcje, chodzi o sprawę znacznie poważniejszą. Chodzi o groźbę wybuchu trzeciej wojny światowej i zdajmy sobie tego sprawę, że ten, kto napuszcza Amerykanów na Rosję, ten przykłada palec do nuklearnej wojny. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to prosimy. Jeśli nie, to dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne konferencje.